Przypadł mi w udziale zaszczyt nakreślenia pewnego rysu historycznego reformy administracyjnej oraz powstania powiatu legionowskiego. Z historycznego obowiązku pragnę przypomnieć, że tradycja powiatów sięga w Polsce wieku XIV, a wywodzą się one z XIII-wiecznych kasztelanii, na których czele stali starostowie. W wieku XV powstała już typowa struktura administracyjno-terytorialna oparta na województwach, ziemiach i powiatach. Podział taki przetrwał do upadku Rzeczpospolitej. Powiaty funkcjonowały potem pod zaborem rosyjskim w okresie rozbiorowym do wybuchu I wojny. Natomiast po odrodzeniu Polski, po roku 18, wracamy do systemu administracyjnego i na mocy Konstytucji z 21 roku kraj podzielony zostaje na województwa, powiaty oraz gminy. Na mapie ówczesnej Polski będzie to 264 powiaty. Istotne zmiany zaszły po II wojnie światowej. Tu oczywiście mamy szereg przemian, przede wszystkim utworzenie lokalnej struktury administracyjnej na szczeblu województwa, powiatu i gminy, zapowiadał manifest PKWN-u 22 lipca 1944 roku. Na mocy kolejnego dekretu PKWN z 23 listopada tego samego roku przywrócono samorząd terytorialny. Był to podział trójstopniowy, a więc województwa, powiaty i gminy. Obowiązywał on do lat 50., a potem prowadzono gromady. W tym czasie Legionowo pozostawało w granicach powiatu nowodworskiego. W roku 75 powiaty zlikwidowano, a kompetencje przekazano jednostkom stopnia podstawowego, a więc naczelnicy gmin i prezydenci miast. Wtedy zlikwidowano powiatowe struktury polityczne, natomiast pozostawiono jednostki administracyjne, które jedynie zmieniły swoją nazwę. I ten czas jest czasem dość złym dla powiatów, bowiem zniknęły one na czas jakiś z mapy Polski. Przemiany lat 80. i 90. przywołały na nowo dyskusję na temat nowego ładu społeczno-politycznego. I wtedy powiedziano przede wszystkim o tym, że trzeba uspołecznić struktury władzy lokalnej, a przede wszystkim upodmiotowić lokalne społeczności, a więc rozpocząć budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślano, że władze i przedstawicielskie organy pochodziły z reguły z nominacji, zamiast wyłaniania drogą wyborów. Do tego jeszcze pozbawione były prawa głosu w sprawach ważnych dla regionu, w sprawach społecznych, ekonomicznych czy przestrzennych. Powodowało to, że społeczności lokalne nie miały wpływu na decyzje do rozwoju miast oraz wsi. Temat reformy samorządu terytorialnego był obecny w zasadzie naprawdę od roku 81. Postulat tworzenia samorządu brzmiewał coraz mocniej w kręgach opozycji demokratycznej, czego dowodem może być m.in. powołanie komisji samorządowej przy Komitecie Obywatelskim, który działał przy przewodniczącym NSZZ Solidarność. Zadaniem tej komórki było przygotowanie płaszczyzny do negocjacji z władzami. Problematyka samorządności wróciła bardzo mocno podczas obrad Okrągłego Stołu w roku 89. Powstał zespół samorządowy, którym przewodził Jerzy Regulski oraz wspierające go duże grono ekspertów. W lipcu 89 roku powołano Komisję Samorządu Terytorialnego przy Senacie. Znów przewodniczącym był Jerzy Regulski, pełniący funkcję pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządu terytorialnego. Te poszczególne etapy budowania różnych struktur, które miały na celu prowadzenie reform, to także powołanie dwóch zespołów do spraw opracowania koncepcji zmian terytorialnych państwa oraz do spraw reformy administracji państwowej. Efektem był zarys koncepcji reformy powiatowej i wojewódzkiej. Proces odbudowy samorządu na szczeblu powiatu był jednak długi i trudny. Dyskusje trwały w różnych kręgach, przede wszystkim zarówno w kręgach najwyższych, a więc w kręgach sejmowych, w kręgach rządowych oraz stowarzyszeniach samorządowych. To jest ten szczebel niższy, ale niezwykle ważny. Przy poszczególnych rządach powoływano pełnomocników rządu do spraw reformy administracji publicznej. W rządzie Hanny Suchockiej był to Michał Kulesza. Powstał wtedy dokument, który zawierał szereg założeń oraz kierunki reformy administracji publicznej. Przygotowano wstępne mapy powiatów, pojawiły się projekty około 100 ustaw, co pokazuje ogrom tych działań.
Kwestie te nabrały też znaczenia w programach wyborczych. Na przykład Unia Demokratyczna postulowała wprowadzenie samorządu powiatowego, który mógłby przejąć część zadań publicznych, które wykraczały poza możliwości gminy, a jednocześnie zagwarantować rozwój lokalny tych struktur. W okresie rządów lewicowo-ludowych, a więc po wyborach 93, nastąpiło powolne spowolnienie działań, co było efektem faktu podjęcia decyzji o odłożeniu reformy administracyjnej jako jeszcze nie w pełni przygotowanej. Natomiast koncepcje budowy powiatów pojawiały się w programach na przykład polityków lewicy. Na przykład biegający się Urząd Prezydenta RP Aleksander Kwaśniewski był zdania, że należy budować decentralizacyjne struktury administracji, stworzyć drugi szczebel samorządu, czyli powiaty, i przekazać im część obowiązków, ale z perspektywy pułapu wojewódzkiego, a nie gminnego. Zmiany przyniósł rząd m.in. Jerzego Buzka. W lutym 98 powołano Radę do Spraw Reform Ustrojowych Państwa w czasie Rady Ministrów i zaczęły się tutaj pojawiać różne koncepcje. Ścierały się w gronie dyskutujących o reformie różne opinie, bowiem nie brakowało przeciwników reformy, a wielu polityków było zdania, że należy ograniczyć liczbę powiatów. Z drugiej strony bardzo mocno było widoczne zainteresowanie społeczne reformą powiatu, co widać doskonale w lekturze prasy lokalnej. Podejmowano także inicjatywy mające na celu zbieranie podpisów pod petycjami. Powstawały grupy lokalne, odbywały się spotkania, wysyłano delegacje do władz. Toczyły się też dyskusje na temat potrzeby tego podziału oraz liczby powiatów. Przy budowaniu mapy powiatowej brano pod uwagę kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim akceptację społecznych lokalności, a więc to, jak wygląda inicjatywa budowy powiatu na szczeblu lokalnym. Kryterium geograficzne, historyczno-kulturowe, potencjał instytucjonalny, a w nieco mniejszym stopniu kryterium gospodarcze. Uznano bowiem, że są zbyt duże różnice w rozwoju poszczególnych ziem i nie byłoby możliwe budowanie powiatu w oparciu o kryterium samowystarczalności finansowej. Te wszystkie działania miały na celu jakby danie podłoża do konsultacji społecznych ze środowiskiem lokalnym oraz samorządami. Nawiązywano do doświadczeń sprzed roku 75, czyli do wcześniejszej mapy powiatów, starając się w zasadzie lokować siedziby powiatów w dawnych miastach powiatowych. Zwracano uwagę na potencjał, na infrastrukturę, a więc istnienie sądów, prokuratury, urzędów skarbowych, policji, straży pożarnej, biur pracy, ZUS-ów, placówek służby zdrowia czy oświatowych. W sprawie reformy administracyjnej powstał projekt poselski, który został wzorowany na opracowaniu przygotowanym przez Karola Podgórskiego, współtwórcę tej reformy, ustawy o reformie z roku 90. Mapę powiatów przygotował Piotr Kielak. Przy tworzeniu powiatów stosowano zasadę budowania go w oparciu z reguły o 5 gmin, określoną liczbę ludności i pozycję ludnościową miasta wyznaczonego na siedzibę powiatu. Ważnym kryterium były także więzi kulturowe istniejące w ramach pewnego obszaru, a oparte o tradycję historyczną. Ostatni etap budowania mapy powiatowej to czas po wyborach jesienią 97. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Pracę zainicjowały zespoły kompetencyjne, które miały za zadanie wypracować już konkretne ustalenia. W roku 90. zainicjowana reforma zakończyła się ostatecznie uchwaleniem przez Sejm ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i ustawy z lipca tego samego roku o wprowadzeniu trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. W świetle tych przepisów do zadań samorządu powiatowego należały opieka społeczna, transport, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna, przestrzenna, porządek publiczny i bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów lokalnych. Przekazano także powiatom inne zadania publiczne. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 7 sierpnia 1998 roku utworzono 373 jednostki szczebla powiatowego, w tym powiat legionowski. Czerwcowa ustawa o samorządzie i wybory samorządowe z 15 października były, jak podkreślano, prawdziwymi kamieniami milowymi w procesie przywrócenia wspólnotom powiatowym należnego im prawa do samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania zbiorowych potrzeb.
Prace zakończyły się przyjęciem pakietu ustaw i od stycznia roku 1999 wprowadzono reformę administracyjną. Powróciły na mocy tej reformy powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego. Był to wielki sukces będący efektem działań wielu środowisk. Można go uznać za sukces nie tylko w budowaniu społecznym tej struktury administracyjnej, ale także w budowaniu nowoczesnego państwa, a co ważne, były to podwaliny pod budowę instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Nawiązywano bowiem mocno do idei małych ojczyzn, a więc tego, żeby społeczeństwo stało się podmiotem, a nie przedmiotem działań. Po roku 1998 samorządom przekazano 6155 jednostek świadczących usługi komunalne, w tym placówki oświatowe, służby zdrowia czy opieki społecznej. Reforma pozwoliła na złamanie monopolu państwa, bo instytucje samorządowe stały się ośrodkiem realizowania społecznych inicjatyw. Odbudowę samorządności lokalnej, tej terytorialnej na szczeblu powiatu, można uznać niewątpliwie za jedno z najważniejszych i najbardziej udanych dzieł III RP, utrwalających suwerenność Polski jako państwa obywatelskiego. Ustawa o powiatach nakładała na nie zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w ramach porządku bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury technicznej, społecznej, ładu przestrzennego i ekologicznego. Powiat miał realizować także zadania z zakresu administracji rządowej. Organem uchwałodawczym i kontrolnym powiatu jest wyłoniona w wyniku powszechnych wyborów Rada Powiatowa. Organem wykonawczym wybierany przez Radę Starosta oraz zarząd, w którego skład wchodzi starosta jako przewodniczący, jego zastępcy i 3 do 5 członków. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych. I teraz już rzecz najważniejsza, a więc narodziny powiatu legionowskiego. Powiat legionowski był jednym z 16 nowych powiatów. Wcześniej znaczna część tych ziem należała do powiatu nowodworskiego. I ten podział, który istniał do tego momentu, rodził szereg dyskusji w środowisku lokalnym. Pojawiały się głosy o konieczności podniesienia prestiżu miasta Legionowa i uczynienia go stolicą powiatu, podniesienia także prestiżu regionu poprzez uczynienie go powiatem legionowskim. Ta kwestia pojawiała się dużo wcześniej, niż doszło do faktycznego utworzenia powiatu. W roku 1993 podczas obrad warszawskiego sejmiku samorządowego ówczesny przewodniczący sejmiku Piotr Fogler w swoim wystąpieniu podkreślił, że istotą reformy powinien być nie tylko podział administracyjny, ale przede wszystkim przekazanie części kompetencji władzom lokalnym. W starania o uczynienie Legionowa miastem powiatowym włączyli się działacze samorządowi, którzy doskonale rozumieli potrzebę podniesienia rangi miasta, rozumieli także potrzebę przekazania pewnych świadczeń na niższe szczeble. Zarząd miasta zobligowano do przygotowania postulatów, które uzasadniały takie właśnie działanie. Dyskusje trwały na spotkaniach prezydentów, burmistrzów i wójtów z terenu województwa warszawskiego. Pojawiały się wówczas z jednej strony głosy o tym, że reformę trzeba prowadzić szybko, z drugiej natomiast, że jest ona przedwczesna i jeszcze nie do końca przygotowana. W legionowskiej prasie mamy szereg artykułów mówiących o działaniach na rzecz tworzenia powiatu. Były tam głosy bardzo różne. Z jednej strony optymistyczne informacje o tym, że Legionowo będzie powiatem, będzie miastem powiatowym, z drugiej, że traci swoją szansę. Urzędowe informacje były także skrajnie różne. Legionowo jako stolicę powiatu widziano w pierwszej reformie z sierpnia 1993 w projekcie reformy, ale w wersji drugiej już go nie było, co świadczy o tym, że dyskusje były bardzo burzliwe. Zabiegi o tworzenie powiatu przybrały na sile w roku 1994. Pojawiło się teraz szereg pytań o to, jaka rola przypadnie miastu, jaki będzie planowany obszar powiatu. Podkreślano, że Legionowo odgrywa istotną rolę w regionie, że ma bogatą tradycję samorządową, że jest położony centralnie, ma odpowiednią liczbę mieszkańców, wiele instytucji o zasięgu lokalnym, a przede wszystkim ma tradycje historyczne. Za utworzeniem powiatu legionowskiego opowiadał się stanowczo ówczesny prezydent miasta Andrzej Kicman. Na spotkaniu 27 stycznia roku 1998 w Nieporęcie przedstawił projekt utworzenia wspólnego powiatu z Białą Łęką, Jabłonną, Nieporętem, Serockim i Bieliszewem.
Potem powstał Społeczny Komitet na rzecz powołania powiatu w Legionowie, któremu przewodniczył Jarosław Kalinowski. Komitet prowadził akcję zbierania podpisów pod projektem obywatelskim. Zebrano 8 tysięcy podpisów i przekazano je do kancelarii premiera Rady Ministrów. Najważniejsze dla postępu prac było podjęcie jednak oficjalnych rozmów. I tutaj mamy przykłady takich rozmów. Przedstawiciele władz, a więc prezydent Andrzej Kicman oraz członek zarządu Zenon Durka, spotkali się z profesorem Jerzym Stępniem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem była proponowana przez profesora mapa powiatu. W tej sprawie prezydent i przewodniczący komitetu spotkali się z pełnomocnikiem rządu do spraw reformy Michałem Kuleszą. Prowadzono też reformy z posłem Wroną, a więc na różnych szczeblach trwały dyskusje i trwały takie społeczne próby oddziaływania na wywalczenie ostatecznej wersji powiatu. Aktywność tego środowiska legionowskiego przyniosła oczekiwane rezultaty, bowiem profesor Jerzy Stępień przedstawił projekt rządowy nowego podziału administracyjnego, gdzie spośród 310 planowanych powiatów już narodził się powiat legionowski, obejmujący gminy Legionowo, Jabłonne, Nieporęt, Serock i Bieliszek. Konieczność utworzenia tego powiatu profesor argumentował postawą lokalnych władz i lokalnej społeczności. Docenił także działania Społecznego Komitetu. Podkreślał, że legionowo ciężką i widoczną pracą ostatnich lat w pełni zasługuje sobie na nową rolę. To zaangażowanie spowodowało zmianę koncepcji pierwotnych podziałów, bowiem wcześniej była mowa o tym, że legionowo trafi do powiatu wschodniowarszawskiego, ale ostatecznie stało się siedzibą powiatu. Była to nobilitacja dla miasta, ale także bardzo poważne wyzwanie dla ludności lokalnej. Trzeba było podjąć jakby próbę zdania egzaminu, tego sprawdzianu do lokalnej społeczności, która jak wynika z badań była bardzo zaangażowana nadchodzącymi zmianami i deklarowała udział w wyborach. Rada Powiatu, wybrana 11 października 1998, zebrała się na pierwszej sesji 5 listopada. Uczestniczyło w nich 35 radnych, wybranych po raz pierwszy w dziejach miasta i 4 ościennych gmin. Dokonano wyboru przewodniczącego Zenon Durka, wiceprzewodniczących Edward Trojanowski i Józef Zając. Na drugiej sesji wybrano pełnomocnika do organizacji Starostwa Powiatowego w Legionowie, którym został Przemysław Kiełczewski, późniejszy starosta. Jednocześnie wojewoda mazowiecki wyznaczył na tego pełnomocnika Mariusza Błaszczaka, zastępcę kierownika Urzędu Rejonowego. Na kolejnej sesji wybrano starostę, został nim Przemysław Kiełczewski, a w skład zarządu weszli Elżbieta Szkoda, gmina Nieporęt, Waldemar Jaroń, gmina Serock, Mirosław Kadołajski, gmina Bieliszew oraz Witold Modzelewski-Chotomów, gmina Jabłonna. 25 stycznia radni wybrali wicestarostę, został nim Roman Smogorzewski. To początki budowania tej lokalnej struktury. 26 lutego Rada zdecydowała o przystąpieniu do Związku Powiatów Polskich, co miało bardzo istotne znaczenie, bowiem szukano takiej płaszczyzny, która da szansę na przykład na prowadzenie negocjacji z rządem. Statut starostwa przyjęto uchwałą Rady Powiatu z 30 marca 1999, a na sesji Rady 24 czerwca przyjęto regulamin starostwa powiatowego. To garść rozważań natury ogólnej. Myślę, że należy je uzupełnić, wzbogacić wspomnieniami i refleksjami osób, które zaangażowane były w tworzenie powiatu. Wszak za każdą historyczną zmianą stoją ludzie i to im zawdzięczamy fakt, że powiat może dziś z dumą świętować swój jubileusz. Pozostaje mi w tym miejscu pogratulować wszystkim, którzy mają swój wkład w tworzenie powiatu i budowanie jego dorobku, a także podziękować Państwu za możliwość dołożenia swojej niewielkiej cegiełki do obchodów jubileuszu. Dziękuję bardzo.